Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w naszym studio jest pan Wiesław Szczepański, przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A to oznacza, że będziemy, że otrzymamy najświeższe informacje z Sejmiku z Poznania. Ja tylko gwoli przypomnienia, państwo na pewno doskonale to wiedzą, ale Sejmik jest właściwie odpowiednikiem naszej Rady Miejskiej Leszna, ale decyduje panie przewodniczący o bardzo rozległym obszarze, o całym województwie wielkopolskim. I tylko jeszcze przypomnijmy, że podział mandatów po ostatnich wyborach w Sejmiku to Koalicja Obywatelska 15, PiS 13, PSL 7, SLD 3 i Bezpartyjni Samorządowcy 1. I ten wynik wyborów dał, przypomnijmy, przewodniczenie panu Wiesławowi Szczepańskiemu. Gratulujemy, bo to właściwie pierwszy nasz program po tym ważnym dla pana i dla Leszna oczywiście wydarzeniu. Panie przewodniczący, styczeń to jest ten okres, kiedy w samorządach i wielkopolskim i także naszym miejskim mówi się o budżecie. Ten budżet będzie uchwalany. Proszę powiedzieć, jakie są kwoty, bo imponujące, powiem tak, jeżeli mówimy o 1 700 000 000 przychodów i około 2 000 000 000 wydatku, to robi wrażenie. Tak, jest największy budżet w historii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, prawie 2 miliardy. Mam nadzieję, że w trakcie roku on będzie korygowany i przekroczy 2 miliardy złotych jako budżet, który ma wydatki. Natomiast około 1 770 000 000 to są przychody Sejmiku, dotacje, subwencje, ale również przede wszystkim wpływy z PIT-u i CIT-u. I mamy nadzieję, że uda się go zrealizować w pełni. 28 stycznia w poniedziałek Sejmik przyjmie ten budżet. Mam nadzieję, że przyjmie, dlatego patrząc w tą statystykę, właśnie dlatego ją podałam, tak. Koalicja rządząca Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego liczy 25 osób. Osoba, która weszła z Komitetu Bezpartyjnych Samorządowców, również głosuje z nami, a więc zdajemy sobie sprawę, że jest pewna szansa, że ten budżet będzie uchwalony. A jak to było na komisjach, proszę powiedzieć? Czy były jakieś uwagi ze strony PiS-u właściwie? Ze strony PiS-u myśmy przyjęli następującą pracę nad tym budżetem. Otóż w miesiącu styczniu, grudniu odbyły się posiedzenia komisji. Do 3 stycznia zobowiązaliśmy wszystkie kluby do tego, aby przedłożyły swoje propozycje poprawek. Ze strony klubów koalicyjnych tych poprawek nie było. Były tylko autopoprawki, które wynikały między innymi ze zmiany przeznaczenia środków albo zwiększonych wpływów. Natomiast oczywiście Prawo i Sprawiedliwość złożyło szereg poprawek. Nie ukrywamy, że te poprawki najprawdopodobniej nie znajdą uznania. Jakieś rewolucyjne są te poprawki? Proszę powiedzieć, czego dotyczyły? Poprawki dotyczyły między innymi przykładowo przeznaczenia pieniędzy 10 000 000 na szpital powiatowy w Gnieźnie, wsparcia dróg powiatowych, inwestycji powiatowych. Ja rozumiem, koledzy chcieli wesprzeć poszczególne powiaty i z chęcią też to bym zrobił, natomiast nie ma takiej możliwości w obecnym budżecie. Ten budżet dzisiaj, który będziemy głosowali, został przygotowany przez Koalicję Obywatelską, a wcześniej Platformę i PSL. W związku z tym to jest budżet, który my popieramy, natomiast nie uczestniczyliśmy w jego pełnej konstrukcji. Rozumiem, że w roku 2019, kiedy będziemy przyjmowali budżet na 2020, będzie on już budowany w uzgodnieniu z klubem SLD. Tak, bo dodajmy, że wy doszliście do tej koalicji, bo ten wynik SLD w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego to jest najlepszy wynik w kraju. Tak, dlatego że jako jedyny w kraju posiadamy klub i jesteśmy największą grupą osób, choć nie ma co się cieszyć, 3 osoby na 3, na 11 mandatów radnych SLD, to jest wynik niezadowalający, ale utrzymaliśmy status quo w Wielkopolsce, dzięki temu mamy swój klub, uczestniczymy. I macie przewodniczącą. Uczestniczymy we współrządzeniu sejmikiem. Panie przewodniczący, proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o wydatki, jak powiedzieliśmy, około 2 miliardów, co jest taką największą grupą wydatków w tej kwocie? Znaczy, chciałem powiedzieć tak, ten budżet sejmiku jest bardzo proinwestycyjny, dlatego że około 1 000 000 000 to są pieniądze przeznaczone na inwestycje. Największe wydatki, blisko 50%, stanowią wydatki na transport i na drogi. Potem około 18% to są wydatki na zdrowie, na kulturę,
na rolnictwo, na pomoc społeczną, no i oczywiście duża kwota na administrację. Zdrowie, bo chcę wejść panu w słowo, bo to na pewno ludzi zainteresuje, zdrowia, więc mamy tutaj na myśli także szpital w Lesznie, tak? Szpital Zespolony w Lesznie. Znaczy powiem tak, przez zdrowie rozumiemy możliwość wsparcia finansowego zarówno w zakresie remontów, jak i bieżących inwestycji, czyli jednorocznych czy wieloletnich. No, oczywiście nie mówimy o finansowaniu kontraktów, dlatego że one są poza sejmikiem. Jeśli chodzi o ten budżet, duże środki finansowe, ja już wspominałem na początku grudnia, kiedy rozmawialiśmy w rozmowie, będą po pierwsze na szpital w Osiecznej, dlatego że tam budujemy pawilon na 50 nowych łóżek, możliwości łącznie również z modernizacją obecnego szpitala, czy też modernizacją parku. Prawie 8 milionów złotych trafia do tej jednostki. Również kilka milionów trafi do szpitala neuropsychiatrycznego w Kościanie. Natomiast jeśli chodzi o Leszno, z tego co dobrze pamiętam, to około 2 miliony są na bieżące remonty i inwestycje, ale jest przeznaczona kwota blisko 700 tysięcy złotych na przygotowanie termomodernizacji, dlatego że jeżeli... Czyli opracowanie koncepcji, tak? Jeżeli po prostu wszystko będzie ok, jeżeli po prostu ta koncepcja będzie właściwa, na to po prostu liczę, no to szpital powinien otrzymać w latach 2020-2021 ponad 30 milionów złotych na pełną wymianę stolarki, termomodernizację, remont dachu, a więc całkowite odświeżenie i remont powinien wyglądać jak nowy, mam nadzieję, więc to będzie największa kwota, jeśli chodzi o szpital, która po prostu do nas trafi. Natomiast jeśli chodzi o drogi, no to oczywiście w budżecie mamy 20 milionów ponad przeznaczone na obwodnicę Kościana. Ja przypomnę, że ta inwestycja jest największą inwestycją sejmikową, wynoszącą ponad 120 milionów, a więc w roku 2020-2021 będziemy musieli przeznaczać jeszcze po 50 milionów złotych. Dokończamy modernizację, właściwie można powiedzieć budowę drogi między Wschową a Wolsztynem, konkretnie na kanale w Buczu. Również robimy obwodnicę w Bonikowie. No i szykujemy się po prostu, ja mam nadzieję, szykujemy się do obwodnicy Kościana. Nie ukrywam, że w kolejnym budżecie chciałem rozmawiać o drodze biegnącej od Leszna do Osiecznej, ale to jest temat po prostu również rozmowy z samorządów, na ile one mogłyby wesprzeć tą inwestycję. No, duże środki trafiają również na pałac w Rokosowie, prawie 8 milionów złotych, to jest modernizacja tego pałacu, ale również modernizacja parku. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji sejmik za 4 miliony 900 tysięcy odkupił ten pałac od byłych właścicieli Czartoryskich. Natomiast w tej chwili chcemy, ponieważ jest to już nasza własność, chcemy w niego tak zainwestować, aby on po prostu rzeczywiście spełniał wszystkie normy i mógł służyć po pierwsze jako obiekt szkoleniowy, a ponieważ jest obiektem tak zwanej integracji europejskiej, powinien służyć po prostu również w zakresie tych szkoleń. Jakie są jeszcze plany sejmiku? Oprócz tego, że będziecie przyjmowali budżet, mamy początek roku 2019. Ja powiem w ten sposób. Na tym posiedzeniu sejmiku przyjmiemy propozycje komisji do planu pracy, dlatego że zgodnie z naszymi regułami zawsze pierwsza sesja styczniowa to jest przyjęcie planów pracy komisji, ale również planu pracy sejmiku na cały rok. Chciałem powiedzieć, że po pierwsze podjąłem decyzję i tutaj jest akceptacja zarządu, ale również radnych, że będziemy chcieli raz w roku odbyć sesję wyjazdową poza siedzibą Poznania. A to chyba nowość, tak? No, znaczy kiedyś próbowano to, ale to się po prostu nie udało. Raz już bardzo żeśmy mieli, bo takie wyjazdowe, były one tylko wyjazdowe tak sporadycznie, kiedy mieliśmy rocznicę chrztu w Gnieźnie, kiedyś po prostu było wyjazdowe w Kole. Pierwsze te spotkanie nasze wyjazdowe powinno odbyć się w czerwcu tego roku w Koninie. Otóż, a dlaczego właśnie Konin jako pierwszy? Ja już powiem, dlaczego tak? Konin. Dlatego, że jak Państwo wiedzą, mamy tam duży problem, jeśli chodzi o kwestię kopalni węglotrywkowej. Między innymi z drugiej strony ta rykoszetem odbija się to w naszym terenie, dlatego że były pewne zakusy co do gruntów, na których mogłyby powstać kopalnia odkrywkowa, ponieważ są tutaj zasoby. Chcielibyśmy porozmawiać na temat tego, w jaki sposób stworzyć politykę dla regionu Wielkopolski, konkretnie wschodniej.
Między innymi dlatego pan marszałek powołał pełnomocnika do rozwoju Wielkopolski Wschodniej i będziemy chcieli porozmawiać tam na tym miejscu, tylko nie w jaki sposób przy wsparciu środków sejmikowych, przy tworzeniu strategii do roku 2030 uwzględnić ten teren dawnego województwa konińskiego, a więc teren Konina, powiatu konińskiego, Turku, w układzie, kiedy może nastąpić sytuacja taka, że nastąpi wygaszanie kopalni. Więc w jaki sposób stworzyć miejsca pracy, jak tam to zaktywizować. Kolejny temat i dlatego między innymi dzisiaj będę w Koninie na spotkaniu noworocznym, rozmawiając między innymi z prezydentem, jakie mamy możliwości, po pierwsze takie techniczne, aby odbyć tą sesję, dlatego że zgodnie z tymi wszystkimi wymogami musimy mieć ją nagrywaną, liczone głosy. W tym momencie ta liczba punktów powinna być mniejsza, dlatego że będzie to liczenie imienne głosów, a nie będzie to poprzez przyciski. Ale myślę, że technicznie dacie sobie radę. Najważniejsze, że jest wola, tak? Tak, tematami, które powiedzmy kolejne, to jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania i dyskusji w terenie na temat strategii Wielkopolski do roku 2030. Zaczynają się odbywać, myślę, że również tu w Lesznie odbędą się spotkania na temat tego, jakie elementy powinny być ujęte w tej strategii do roku 2030. No, myślę, że w tej strategii również tam się pojawić powinna ta kolej metropolitalna, o której rozmawiamy, ale również inne inwestycje tutaj idące, powiedzmy, w kierunku rozwoju Wielkopolski. Chcielibyśmy kontynuować to, co było zawsze, a więc sejmik młodzieży. W związku z tym do końca stycznia powinno do szkół i do prezydentów, ale również do kuratorium trafić od nas pismo proszące o przeprowadzenie w szkołach konkursów, właściwie przygotowania prac. W tej chwili chcielibyśmy, aby te prace były poświęcone 15-leciu Polski w Unii Europejskiej. Mhm. A więc taki temat, który mówił, jak zmieniła się twoja okolica, twoje miasto dzięki wejściu i byciu w Unii Europejskiej. Być może na bazie nawet tego uda nam się stworzyć jakąś taki album czy informację, powiedzmy wydawnictwo, które pokaże, jak te wszystkie młodzież we wszystkich miastach powiatowych, bo dotyczy to młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, no, przedstawi nam powiedzmy informacje, jakie inwestycje, co się zmieniło w ich mieście dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej. No a w maju, dwa tygodnie przed wyborami do Europarlamentu, odbyłby się sejmik, który by miał już konkretne punkty, w których nie chcemy ingerować. Myślę, że młodzież sama powinna wiedzieć, na jaki temat będzie chciała dyskutować. A więc to jest kontynuacja, która była z poprzedniego okresu czasu. No i oczywiście na miesiąc marzec wprowadzamy punkt dotyczący informacji. Mieliśmy krótką taką informację, ale chcemy wprowadzić punkt mówiący o sytuacji rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem tej choroby, powiedzmy, która dotyka dzisiaj trzody chlewnej. Na tą sesję prosimy wszystkich przedstawicieli agencji, które wspierają rolnictwo, ale również zaproszenie pójdzie do ministra rolnictwa. Mam nadzieję, że ktoś z ministerstwa się pojawi, dlatego że jednak patrząc na pogłowie trzody chlewnej, to tutaj jest największe i gdyby ta choroba nas oczywiście, powiedzmy, te świnki nasze dotknęła, to wtedy mielibyśmy olbrzymi problem, jeśli chodzi o Wielkopolskę i polskich rolników. Także będzie to sesja poświęcona w znacznej części tej tematyce. No i oczywiście sprawy bieżące, sprawy dotyczące funkcjonowania mienia. Tak to po prostu zawsze jest. Panie przewodniczący, rok 2019, już pan o to zahaczył, to rok wyborczy, to też rok rocznic, jak pan mówił, 15 lat Polski w Unii Europejskiej, 30 lat od wyborów 4 czerwca. No i wybory, rok podwójnych wyborów, czyli Parlament Europejski i Parlament Polski. Proszę powiedzieć, bo krążą takie słuchy, że być może będzie duża koalicja w tych wyborach. Jak zachowa się SLD? Czy takie wspólne listy będziecie tworzyć, czy to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić? Ale myślę, że jakieś dyskusje trwają, skoro wychodzi to w przestrzeń. Dyskusje trwają już od grudnia ubiegłego roku. Trochę zostały zahamowane przez tą tragedię, która wydarzyła się w Gdańsku.
Najprawdopodobniej 9 lutego Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie miał konwencję krajową. W tej chwili 3 lutego jak na Radzie Wojewódzkiej wybierzemy naszych delegatów na konwencję, bo delegatami są oprócz członków Rady Krajowej również delegaci, których określi zarząd krajowy. Określona ta liczba została na 3, więc my wybierzemy 3 delegatów, którzy 9 lutego będą się opowiadali w 2 kwestiach. Otóż w kwestii pierwszej, czy chcemy, aby Sojusz Lewicy Demokratycznej poszedł w koalicji lewicowej, tak, czyli powiedzmy dużej lewicy, jeżeli nam się to po prostu uda. Dziś wiemy już jedno, że nie ma woli ze strony pana Roberta Biedronia. Tak, aby on będzie chyba 2 lutego zastanawiam się, ogłaszał. 3 lutego. Ja zastanawiam się w ogóle, jakie są poglądy pana Roberta Biedronia. No, wyszedł z lewicy. Wyszedł, ale po prostu jego poglądy są różne. Tak? Z jednej strony jest za po prostu in vitro, z drugiej strony jest przeciw, powiedzmy, określonym działaniom, jeśli chodzi o kwestie prokościelne, więc moje pytanie jest po prostu takie, czy pan Biedroń szuka swojego miejsca na scenie politycznej? Ostatnie sondaże pokazały mu to, że może wejść do parlamentu, może uzyskać mandaty i w związku z tym chce do tych wyborów iść sam. Więc albo będzie, odpowiemy sobie na 2 pytania, albo idziemy w jednej liście lewicowej, wtedy mielibyśmy w wyborach takie 3 bloki, tak, czyli Platforma, Koalicja Obywatelska, ewentualnie z PSL-em i Nowoczesną, po drugie Prawo i Sprawiedliwość, lista lewicowa, no i lista pana Biedronia. Czy też usiądziemy do wspólnych rozmów, bo one, powiem tak, nie ukrywam, one trwają. Na temat, i one już dotyczą wyborów europejskich, mówimy, tak? O wyborach europejskich. I czy też po prostu pójdziemy do wyboru w jednym szerokim bloku centro-lewicowym, bo tak to można by po prostu nazwać, robotniczo-chłopskim, wtedy mielibyśmy PiS, po drugiej stronie blok dla Europy, jak ja go nazywam, no i pan Biedroń, który jakoś nie chce z nami się tego kojarzyć. Te notowania, które były poprowadzone wewnętrznie, pokazały, że gdyby taki duży blok powstał, to w tym momencie może liczyć na 50% głosów przy 37 dla Prawa i Sprawiedliwości. No to dodaje wygraną, tak? Ale, no, ale to, co pan mówi, dowodzi tego, że jednak będzie polaryzacja, tak? Tak, ja powiem... Taka biegunowa, tak? Bo będziecie chcieli pokazywać PiS jako kogoś, antyeuropejski, tak? Powiem w ten sposób. No, myślę, że te wydarzenia, które miały w Gdańsku, jeszcze bardziej spolaryzują scenę na 2 bloki, tak? Na PiS i antypiS, mogę w tym cudzysłowie powiedzieć. I boimy się po prostu jednej rzeczy, że może to spowodować, że partie, które nie będą w silnym bloku, nie zdobędą mandatu. Oczywiście można powiedzieć tak. Przy wyborach do Europarlamentu jest to określona specyfika, dlatego tam nie działa system D'Hondta. Tam, jeżeli ugrupowanie polityczne przekroczy 5%, na pewno ma mandat, 3 mandaty. Dlatego, że zgodnie z tymi wyliczeniami na jeden mandat przypada 1,6% oddanych głosów. 3 mandaty to 4,8, no ale żeby je dostać, trzeba przekroczyć 5%. Jeżeli ugrupowanie przekroczy 5%, to ma 3 mandaty, choć przez 2-3 dni nie wie, w którym okręgu wyborczym, bo tak, najpierw tak, trzeba po prostu tak było wyliczyć. Ostatnio pamiętam z panią Agnieszką Kozłowską-Rajewicz. Tak. Do ostatniego momentu się wahał. Więc nie wiadomo gdzie. Po drugie, też wszystko zależy od frekwencji, bo jeśli w jednym województwie jest ona większa, to ona może, to te województwo może zdobyć kolejny jeszcze mandat kosztem innego województwa. Ale no, przy wyborach do parlamentu już krajowego trzeba powiedzieć, że 5%, mimo że się przekroczy, może oznaczać tylko 1-2 mandaty, tak? Dlatego, że on jest możliwy do zdobycia tylko w okręgu, który ma co najmniej 20 mandatów, tak jak Warszawa, która jest jednym okręgiem, ma 20 mandatów, w związku z tym tam 4% dają mandat. Natomiast trzeba sobie powiedzieć wprost, w naszym okręgu wyborczym, który ma najwięcej w Wielkopolsce 12 mandatów, żeby zdobyć ten mandat, no ugrupowanie musi przekroczyć 6,8%. A więc 5% nie wystarczy na mandat. Dlatego musimy sobie po prostu powiedzieć wprost, czy jesteśmy w stanie sami jako SLD przekroczyć ten 5% próg i zdobyć po prostu te mandaty, czy też pójść do wspólnego bloku wyborczego, ale wspólnego bloku, który albo będzie miał
w nazwie wszystkie partie, które tam są, albo będzie się nazywał Blokiem Razem dla Demokracji, dlatego że nie pozwolimy sobie na pójście bloku pod szyldem Platformy Obywatelskiej. Ale tak Razem dla Demokracji to partie Razem trochę. No, ja mówię w cudzysłowie, tak? Więc jeśli chodzi o tą konwencję, ona będzie niezmiernie ważna. A jeszcze jest partia Teraz. Teraz Razem dla Demokracji. Tak. Znaczy, dla nas jest ona niezmiernie ważna, dlatego że my wtedy rozstrzygniemy, w którym kierunku chcemy iść. Ja nie mogę powiedzieć dzisiaj wprost, będę chciał pójść z Platformą Obywatelską, dlatego że to będzie oznaczało dla Platformy sygnał, z wami nie można negocjować, bo i tak z nami pójdziecie, prawda? To może niech pan nie wyjawia teraz wszystkich. Będziemy 9 lutego, tak. Konwencja podejmie taką decyzję, no i będziemy musieli się szykować do wyborów. Jesteśmy przygotowani na to, że będziemy po prostu mogli przedstawić 3 silnych kandydatów, gdybyśmy byli w jednym bloku, ale również jesteśmy już w tej chwili przygotowani do tego, że gdybyśmy poszli jako blok lewicowy, to musimy przedstawić listę 9 osób, które wystartują. No i po prostu w tym momencie do Europarlamentu oczywiście będziemy po prostu przekonywali, żeby na tych listach znaleźli się byli posłowie, radni sejmiku, dlatego że to są osoby, które przyciągają głosy. Natomiast nie mogę powiedzieć, kto będzie pierwszy, bo decyzja na temat list jedynek do Europarlamentu należy do Zarządu Krajowego. Czyli mimo mrozu na dworze, gorący okres zarówno w sejmiku, jak i w partiach, które szykują się do wyborów 2019 roku. Dziękuję panie przewodniczący za wizytę w naszym studiu, a państwu bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.